Dzień dobry Państwu, z tej strony Sebastian Wantuch, firma Solid Expert. W dzisiejszym filmiku chciałem Państwu przedstawić nowe funkcjonalności w SolidWorks Electrical 2019. Pierwszą nowością, która rzuca się nam w oczy, jest zmieniony wygląd ikon, które wspierają rozdzielczość 4K. Jeśli chodzi o złącza dynamiczne, posiadają one nowe konfiguracje oraz opcje wstawiania. Nowe opcje obejmują promień zaokrąglenia rogu oraz stronę styku. Dodajmy nowe złącze dynamiczne w celu ukończenia naszego projektu wiązki. Opcje w panelu wstawiania ułatwiają konfigurację różnych odmian tego samego symbolu. Zauważmy, że automatyczny zygzak wskazuje nam, że jest to tylko część całego złącza. Tworzenie oraz dostosowanie raportów jest jeszcze bardziej prostsze niż było. Edytor raportów pozwala kontrolować rezultaty wygenerowanych raportów. Teraz, w wersji 2019, generowane raporty zawierają hiperłącza do powiązanych właściwości i symboli komponentów, tak samo jak menadżerze raportów. Dzięki odpowiednim informacjom dostarczonym przez hiperłącza, nasz projekt może zostać zrealizowany jeszcze szybciej. Rutowanie w SolidWorks Electrical 2019 wspiera także szybko złącz, służące do połączenia razem przewodów. Zdefiniujmy prosty symbol z obwodem przejścia. Połączmy różne style przewodów do tego samego punktu połączeniowego oraz użyjmy kolejności układania przewodów do zweryfikowania połączeń. Dodajmy wszystkie przewody oraz komponenty do pojedynczej wiązki, a następnie przejdźmy do SolidWorks Electrical 3D. Tak jak zwykle, wyrutujmy wiązkę automatycznie. W SolidWorks Electrical 2019 tworzenie osłony stałej długości na wiązkach pozwala nam łatwo ukazać taśmy, etykiety i tym podobne. Nowy menedżer osłon posiada dwie opcje dla definiowanej osłony. Jeśli znasz długość osłony, wystarczy, że wpiszesz jej wartość oraz odsunięcie od końca segmentu. Jeśli nie, wystarczy, że zdefiniujesz odsunięcie od obu końców segmentów. SolidWorks Electrical 2019 polepszył także proces spłaszczonych rysunków, aby zaoszczędzić Twój czas oraz wysiłek. Zacznijmy z inną wiązką, która na potrzeby filmiku została już ukończona. Nowe parametry w opcjach rysunku pozwalają na wybór szablonu czy też formatki arkusza. Przepływ danych pomiędzy SolidWorks Electrical 2D oraz SolidWorks Electrical 3D został usprawniony, dając dokładne, przejrzyste tabele na spłaszczonych rysunkach. Komponenty oraz przewody są zawarte w pojedynczym zestawieniu materiałowym wraz z indywidualną numeracją pozycji. Jak zwykle, prześlijmy gotowy rysunek z powrotem do projektu w SolidWorks Electrical.